Dobrze przymocowane. Trzyma się. Można iść. No i widzicie? 5 minut później. Warto sprawdzać się te łańcuchy. Piękny, słoneczny dzień przywitał nas w górach choczańskich. Na szczęście dopisała pogoda. Miało być deszczowo i brzydko oraz wiecznie. Na razie jest cudownie. Oczywiście jest to miejsce startu do przepięknej doliny, w której płynie potok w dosyć takim stromym i wąskim wąwozie. Do Doliny Prosieckiej. Jaki mamy jeszcze plan? Na dzisiaj tego nie wiemy. Będzie to zależnione od pogody. Na początku chcemy przejść tę dolinę, a potem z niej dostać się do drugiej doliny sąsiedniej, Kwaczańskiej. Jeszcze w jaki sposób, tak jak wspomniałem, nie wiemy. Albo przez szczyt, jeżeli dobrze pamiętam, Prosiecne, lub przez miejscowość za tą górą, a więc albo dookoła tej góry Prosiecne, albo przez nią. Czas pokaże. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Za mną widoczne Tatry Niżne. O proszę, kto się pojawia na filmie? Przypadkowy turysta spotkany w górach. Pierwszy odcinek z łańcuchem. Tutaj się idzie, jest linka ferratowa, lina i przechodzimy tutaj przy tym małym wodospadzie. Ponownie pojawia się woda w potoku. Zniknęła na jakieś 2 km. Musimy iść teraz środkiem koryta. Nie ma innego wariantu. Wiadomo, jest troszeczkę mokro, no ale dajemy radę. No i znowu wbijamy na środek potoku. No a to jest lajtowo już. Wychodzimy z potoku. Na szczęście nogi suche. No musimy jeszcze tam przejść.
wody mało, więc idzie się łatwo. Znowu musimy przejść. Wody jest strasznie dużo, a kamieni mało. Na szlaku mamy też skalne osuwisko. I to chyba jakieś świeże. Osiągnęliśmy punkt numer 5. Miejsce to nazywa się Czerwony Pieski Sokol, czyli podobnie jak jest jeden wąwóz nazwany w słowackim raju. Przed nami jeszcze wodopad, a więc po polsku wodospad, około 10 minut, więc tam dalej zbierzemy. Jak Ci się podoba, tato, w Prosieckiej Dolinie? No, piękna dolina, bardzo rekreacyjny szlak, piękne widoki, dużo zieleni. Trochę tylko wysoki stan wody, co? Po tych wczorajszych ulewach. No trochę przeszkadza, trzeba się trochę po tych głazach pogimnastykować. Też mieliśmy paru turystów ze Słowacji, którzy nawet nie wiedzieli, że to jest barszcz sosnowskiego, co? Trzeba było im mówić, to też. A ba, pełno tego barszczu jest tutaj na szlaku. No i też przede wszystkim na wysokości głowy. Dzieci koniecznie jakaś ochrona na głowę, jakieś kapelutki, może nawet czapeczki. Czapki. Chusty. Kolejny turysta. Gosia, jak Ci się podoba na szlaku? Super. Tak? Przecudownie. To jest Twój debiut, nie? W Górach Choczańskich. Tak, pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie ostatni. Nie, no jeszcze jutro będziemy. Ale czy ja będę? No tak. No chyba górą. Dobra. To idziemy górą. Są łańcuchy. Małe zejście. I potem wodospad. Dobrze przymocowane. Trzyma się. Można iść. No i widzicie? 5 minut później. Warto sprawdzać się te łańcuchy. Tata pokonawszy drabinkę. Bardzo ślisko, bardzo ślisko, uwaga. Dochodzimy do końcowego etapu wąwozu koło punktu 6. Jeżeli dobrze pamiętam, tak, 6. Mamy tutaj, no w sumie ku mojemu zdziwieniu, płaską ścieżkę. Kamyczki bardzo wygodne dla butów. No i pierwsza drabinka, która pozwoli nam pokonać zapewne piętro okresowego wodospadu, tak sądzę.
A to dla tych, którzy się zastanawiają, jak wyglądam przy drabinie. Tu jak ładnie wymyło, co? No. Bardzo ładnie wymyło. A, porządne te poręcze. Dziękuję. Teraz ciebie złapię. Za progiem jest kolejna drabinka. Bardzo porządna i przede wszystkim stabilna. W ogóle się nie kołysze. Tato, ile może być ta drabina? Z 6 metrów? 8 metrów. 8? Na pewno. To nieźle. No to się nie wydaje, że aż taka wysoka. Jest. Ręką lewo w przód. No i super. Poszła. Tylko jak Tarzan. Idź Tarzanie, idź. Tarzan zwierzę jeść. W dole płynie potok, oczywiście okresowy, a my musimy na bok tego wąwozu podejść. Jest tutaj zabezpieczenie w postaci klamerek, łańcuchów. Wychodzimy z parku krajobrazowego zapewne, bo nie kojarzę, żeby na terenie Gór Choczańskich był park narodowy. Z tablicy w punkcie Sforat wynika, że do miejscowości Wielkie Borowe, położone na wysokości 840 metrów, mamy zaledwie 40 minut. Łatwo wywnioskować, że od tego miejsca schodzimy kawałek w dół. Ciekawe, czy z Wielkie Borowe będziemy musieli podejść kawałek na kolejną przełęcz, by dostać się do Doliny Kwaczańskiej, czy też będziemy schodzili w dół od razu do wąwozu. Takie polany tylko w Górach Choczańskich. Wcale nie ciągnie się ta polana. Towarzyszą nam szmerki i dźwięki, które wydają przeróżne owady. A za mną, daleko gdzie sięgniemy wzrokiem, wyłoniły się dzisiaj po raz pierwszy Tatry. Oczywiście słowackie Tatry Zachodnie, siwy wierch, przepiękna okolica. Może nawet na tym wyjeździe się tam wybierzemy jeszcze. Zostawiamy za sobą Dolinę Prosiecką. W tym miejscu się skończyła. Dalsza część grani Gór Choczańskich, a tam pierwszy raz widzimy również tak samo jak Tatry Wielki Chocz. To właśnie przy tej górze znajduje się miejscowość Ludzki, w której śpimy. Aktualnie schodzimy nadal w kierunku początku Doliny Kwaczańskiej. Po drodze będziemy mijali bufet Góral. Około 10 minut temu mieliśmy w sumie po naszej lewej stronie takie gospodarstwo działające, coś jak u nas w czasach komunizmu PGR-y. No nie wiem właśnie, czy to jest prywatne, czy jeszcze państwowe, trzeba byłoby o tym doczytać.